Witam Was, tu Mazda 890, kolejne eksperymenta, tym razem z piramidami. Może tego nie widać? Jest taka podstawowa piramida. Uprzedzam, że ten eksperyment zagraża życiu lub zdrowiu. I wykonywany nieodpowiednio może spowodować zgon. To nie jest żart. Więc uprzedzam, że z góry nie ponoszę jakiejkolwiek odpowiedzialności, a ten, który ogląda ten filmik, ogląda to na własną odpowiedzialność. Czy wyrażam się jasno? Teraz Wam omówię, o co mnie się rozchodzi tymi piramidami. Jak wiecie, piramidy, jak wiecie bądź nie, jeśli interesujecie się, bądź to nie jest ważne, mają swoją moc. Nie będę się zagłębiał w tematykę piramid, bóstw i tak dalej. Chodzi mi o taką rzecz, o eksperyment. Na waszym domu znajduje się piorunochron. Jest w dobrym stanie, jest po inspekcji i jest sprawny. Czy można zrobić taki eksperyment? Ustawić zgodnie z kierunkiem wschód, zachód, północ, południe piramidę. Piramidę zrobić z drutu miedzianego. Nie wiem tam jakiej grubości jest. 2 albo 4 mm. Nie, 2 mm. 2 albo 4 mm. Gwoździe miedziane wbić w podłogę drewnianą. Piramidę zrobić, nie wiem, 3 metry na 3 metry i 3 metry do góry. Połączyć ją tutaj do góry, żeby się to jakoś trzymało, bo to jest z drutu, do sufitu gwoździem miedzianym. Czyli tak, mamy podstawę, 4 gwoździe, wiążemy, tu wiążemy drucik, wiążemy drucik, wiążemy drucik, wiążemy drucik, jest 4. I teraz tak, od każdego końca do środka, drut zwisa z sufitu razem z gwoździem miedzianym. Jeśli macie jeden pokój, 2 lub 3 lub 4 albo i więcej, poprosiłbym Was, żebyście wynieśli wszystkie meble z pokoju i, jak to powiedzieć, wyłożyli na ścianach do samego krawędzi sufita, przypieli pineskami bądź na listwę zawinąć i ją jakoś przybić lekko do ściany, żeby wyizolować energię. Ale chodzi mi o taki eksperyment, że w momencie, gdy idzie burza i są błyskawice, grzmi, są grzmoty, są pioruny. Chodzi mi o to, czy w momencie, gdy macie tą, bądź będziecie mieć tą piramidę zrobioną właśnie z tego drutu, o wielkości takiej czy innej, czy te pioruny faktycznie mocniej uderzają, szybciej i uderzają jeden za drugim w odstępie sekundowym albo półsekundowym, dzięki takiej właśnie piramidzie. Ja mam tutaj taki mały model, ale możecie zrobić, tak uprzedzałem. Nie ponoszę za to żadnej odpowiedzialności. Piramidę taką właśnie. Chodzi mi właśnie o ten drut miedziany, nie jakiś metalowy, stalowy, tylko miedziany, czysta miedź. Czy jeśli taki drut będzie, z takiego drutu zrobiona piramida, to czy ona mocniej ściąga wszystkie pioruny na piorunochron? A jeśli tak, jeśli będziecie robić taki eksperyment, to ja bym poprosił,
minimalną jakość nagrania na 720 HD w momencie, gdy idzie ta burza i się będziecie mogli ją spodziewać. Meble są wyniesione na korytarz albo do drugiego pokoju. Ściany są wyizolowane zasłonami z 100% lnu. Mogą być kolorowe, byleby to był 100% len. Od sufitu do podłogi są zawinięte do ściany, wyizolowane. Okna, nie wiem. Jeszcze nie wiem, po prostu może mogą być takie, jakie są, czyli nie zasłonięte zasłoną. I wtedy właśnie taki eksperyment z tymi piramidami. Czy one ściągają faktycznie ten piorunochron na piorunochron, czy nie? Czy to wali mocno, czy nie? To jest takie... Tak już kiedyś nad tym myślałem, że jest ta energia w tych piramidach. Taki eksperyment mi właśnie, tak sobie pomyślałem, że skoro tam jest miedź na piorunochronie, to i ono dobrze ściąga, no to jakby taką zrobił z drutu miedzianego model takiej piramidy, to też by się dobrze grzało. Właściwie ten piorunochron to byłby biały, nie czerwony, tylko byłby biały. Piszcie komentarze, jeśli to się komuś nagranie, no też nagranie trzeba było uważać, bo ten piorunochron może mieć odbicie, czyli jak będzie uderzał tu, to może mieć to odbicie na bok, albo samo urządzenie elektroniczne może też coś swój piorun i wtedy może się spalić. Także w jakiejś odległości, żeby to dobrze złapać, to musiała być odległość minimum może więcej 100-150 metrów. Tylko żeby kamera miała dobre zbliżenie na tym piorunochronie. Nie wiem, gdzie moglibyście być w samochodzie, siedzieć i niczego nie dotykać i tylko kamerę mieć ustawioną. No ale wtedy trzeba było włączyć wycieraczki, bo deszcz by się mógł pojawić, albo nie wiem. Także taki mały eksperyment. Jestem ciekawy, czy ktoś będzie z Was taki odważny i jeśli chce, został uprzedzony o tym, że to może grozić utratą życia, podejmie się tego. W sumie to jest proste do zrobienia, ale na inne rzeczy też ludzie z tymi piramidami eksperymentują i też są zaskoczeni pozytywnym. Zobaczymy tutaj. To są takie moje przemyślenia co do tego wszystkiego, bo ponieważ są jeszcze piąte urodziny, trwają dalej, to dalej nagrywam te filmiki na kanał YouTube'a i je wkrótce dodam. To tyle. Mówił do Was Max D890.